Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz w ogrojcu zakrwawiony. Tam Cię anioł w smutku cieszył, skąd był świat pocieszony. Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. W trzecim tygodniu Wielkiego Postu gromadzimy się u stóp Pani Jasnogórskiej, łącząc się z odbiorcami Telewizji Polskiej w całej Ojczyźnie. We wspólnej modlitwie chcemy polecać za przyczyną Matki Najświętszej potrzeby całego Kościoła, potrzeby naszych serc, intencje, które przynosimy tu przed tron Pani Jasnogórskiej. Są z nami przedstawiciele Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta, którzy przeżywają w tych dniach swoje wielkopostne rekolekcje. Polecamy też modlitwie wspólnej naszą troskę o ludzi bezdomnych w naszej Ojczyźnie. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Stajemy dzisiaj u stóp Matki Bożej Częstochowskiej, którą święty brat Albert ponad 100 lat temu ustanowił fundatorką i opiekunką swoich dzieł posługi najuboższym i odrzuconym przez ludzi. Zgromadzeni dzisiaj na Jasnej Górze pracownicy i przedstawiciele ponad 130 schronisk i placówek pomocy bezdomnym i wykluczonym, pragniemy dziękować dobremu Bogu za skuteczne zmaganie się z pandemią koronawirusa wśród osób doświadczających bezdomności. Z radością zauważamy, że dotychczas odsetek zmarłych osób bezdomnych z powodu pandemii jest mniejszy niż średnia w całym naszym kraju. Jednocześnie usilnie prosimy Cię, Matko Boża, opiekuj się Towarzystwem Pomocy imieniem świętego brata Alberta i umacniaj nas w walce z najróżniejszymi przeciwnościami losu. Maryjo, spraw, aby ludzie bezdomni, poranieni i doświadczający przemocy w tym szczególnie trudnym czasie spotkali wielu czułych i wrażliwych braci i siostry, którzy pomogą zasmakować tej miłości, o którą apeluje do nas papież Franciszek. Kiedy różni urzędnicy nawołują nas, zostańcie w domu, gdzie mają schronić się ci, którzy domu nie mają? Prośmy więc wspólnie Matkę Najświętszą, aby w Ojczyźnie naszej nie zabrakło schronienia i pożywienia dla każdego człowieka żyjącego pośród nas. Niech napomnienie Boga z góry Synaj, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, brzmi nieustannie w naszych uszach i w naszych sercach. A dzieląc z napotkanymi braćmi naszą małość i nasze niedostatki, obyśmy dostąpili tej radości, do której wzywa i zachęca nas papież Franciszek. Amen. Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. Pobiegnę Go przywitać, z radości serce drży. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący,
Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Jezu Chryste, Panie miły, o Baranku tak cierpliwy, wzniosłeś na krzyż ręce swoje, gładząc nieprawości moje.